Witam Was serdecznie. Kochani, dzisiaj mam Wam do zaproponowania ciasteczka owsiane, czyli słodką przekąskę na podwieczorek lub drugie śniadanie. Potrzebne Wam będą 2 dojrzałe banany, około 200 g płatków owsianych, tyle żeby zmieściło się w połowie dużej 400 ml szklanki lub całej 200 ml. Wybrane orzechy. U mnie dzisiaj będą to orzechy nerkowca i orzechy włoskie oraz wybrane suszone owoce. Ja dodam do swoich ciastek suszoną żurawinę i rodzynki. Aby ciastka były bardziej słodkie, możecie dodać łyżkę miodu. Zaczynamy! Przed rozpoczęciem przygotowywania ciastek warto włączyć piekarnik. Ustawiamy go grzejącego z góry i z dołu, bądź również będzie dobry program termoobiegu i na 180 stopni. Pamiętajcie także o tym, żeby wyłożyć potrzebną blaszkę, na której będziecie układać zrobione już ciastka. Zaczynamy! Pierwszym krokiem w zrobieniu naszych ciastek jest przygotowanie papki z bananów. Do tego zadania będą nam potrzebne obrane już banany, miska i widelec. Dobrze, jeśli banany będą dojrzałe, bo wtedy łatwiej zamienimy je w papkę. W drugim kroku zabieramy się do siekania naszych orzechów i bakali. Oczywiście wskazane jest, żebyście o pomoc poprosili rodziców bądź starsze rodzeństwo. Zaczynamy! Wszystkie nasze składniki są już gotowe do tego, by wymieszać je w nieco większej misce, więc taką przygotowujemy do dalszej pracy. Banany i bakalie są już w misce. Teraz dodajemy płatki owsiane oraz miód. Całość mieszamy. Gotowe składniki na nasze ciastka powinny mieć właśnie taką konsystencję. Taką, by dało się z nich uformować odpowiedni okrągły kształt. Jeśli Wasze ciasto jest zbyt luźne, bo na przykład mieliście duże banany, bądź użyliście ich więcej, dodajcie więcej płatków owsianych. Jeśli natomiast ciasto wyszło Wam zbyt gęste i nie klei się odpowiednio, możecie dodać jeszcze jednego banana lub więcej miodu. Teraz przekładamy płatki owsiane z dodatkami na blachę. Warto przykryć ją papierem do pieczenia. Formujemy z nich niezbyt duży, okrągły kształt, lekko spłaszczając łyżką. Przed nami pozostał już ostatni etap dzisiejszego pieczenia. Jak widzicie, wyszło 12 sztuk ciastek, które teraz wkładamy do gorącego piekarnika. Jak widzicie, czas pieczenia naszych ciastek dobiegł końca. Nasze ciastka piekły się około 25 minut. Jak widzicie, są już gotowe.